Biskup Athanasius Schneider wystąpił we wtorek ze stanowczym poparciem kardynała Saracha, współautora książki o wartości kapłańskiego celibatu. Na pozycję, której tytuł brzmi „Z głębi naszych serc kapłaństwo, celibat i kryzys Kościoła katolickiego”, składają się teksty papieża Benedykta XVI oraz kardynała Saracha, obecnego prefekta Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Książka ukazała się w języku francuskim już w środę, a w angielskim nastąpi to za kilka tygodni. Chociaż Franciszek nie wydał jeszcze posynodalnej adhortacji poruszającej kwestię celibatu, autorzy książki znaleźli się pod potężnym medialnym ostrzałem jako inicjatorzy rzekomego ataku na obecnie urzędującego papieża. W efekcie Benedykt XVI poprosił o wycofanie jego imienia z okładki, na której podpisany był jako współautor. Biskup Athanasius Schneider wystąpienie kardynała Saracha nazwał zaś heroicznym, jak ocenił oszczerstwa i kłamstwa skierowane przeciwko kardynałowi z Gwinei, dowodzą tylko, że nowa pozycja książkowa o celibacie kapłańskim jest aktualna i niezbędna. Można powiedzieć, że interwencja kardynała wywołała piekielny gniew, stwierdził biskup pomocniczy Astany. Jak podkreślił kardynał Sarach, udzielił głosu licznym biskupom, kapłanom i świeckim, którzy zostali stłamszeni przez wpływowe grupy wychwalane przez wrogów wiary katolickiej. W swoim oświadczeniu biskup Schneider odnotował z żalem, że kardynał doznał w ostatnich dniach porzucenia nawet przez osoby, które powinny go jednoznacznie wspierać i interweniować. W ocenie hierarchy z Kazachstanu kardynał Sarach udowodnił swą najnowszą książką, że jest prawdziwą pomocą dla papieża Franciszka i Kościoła. Biskup Schneider wyraża nadzieję, że papież skutecznie i owocnie rozważy wkład purpurata. Na zakończenie swego oświadczenia jego autor wyraził zapewnienie, iż maluczcy są wdzięczni kardynałowi i towarzyszą mu w modlitwie, jak przypomina portal Lifeside News, który opublikował pełny tekst oświadczenia w ostatnich miesiącach. Biskup Schneider również wystąpił z mocną obroną celibatu kapłańskiego w Kościele Łacińskim. W swojej nowej książce Christus Vincit, Triumf Chrystusa nad ciemnością wieku, jego ekscelencja zwraca się do tych, którzy opowiadają się za wyświęcaniem tzw. viri probati, czyli żonatych, wypróbowanych w wierze mężczyzn, pisząc: gdybyście wiedzieli, czym naprawdę jest katolickie kapłaństwo, nigdy z jakiegokolwiek powodu nie opowiadalibyście się za osłabieniem czy też zniesieniem apostolskiej tradycji celibatu kapłańskiego.